Dalej, płotka, dalej! Wzięli ich w dwa ognie. Od lasu poszła rysią jazda, a od bagnisk piechury. Nasi poddać się chcieli, ale widać czarnym nie w smak było brać. Odsuń się, nie widzisz, że kapłan się modli. Nie odpędzaj go, Rodryku. Każdy ma prawo zaczerpnąć ze zdroju łask wiecznego ognia. Wiedźminie, zbliż się! O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach, albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... Tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spaleciała? Będę przy moście do Nowigradu. Naprzód! Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje. No, byle się dobrze paliły. Teraz wystarczy użyć igni.
Tak, to zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje. No, byle się dobrze paliły. Teraz wystarczy użyć igni. Ruszę. Jakiś niedobitek się trafił. No ci rzuca. I co, paskudo? Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech prima sort. 3 razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu. Między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. Teraz wystarczy użyć igni. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami.
To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej, najtajniej będzie cię zabić. Bierzcie go! To wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę! Wdychaj! Hey!